Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Shake Sandwich. Dzisiaj jesteśmy na Zabójcy i to jest ostatni odcinek z Zabójcy w tym roku, więc podsumujemy sobie cały ten rok. Mam nadzieję, że był w miarę sympatyczny dla naszego Zabójcy, dla waszych postaci. Możecie dać znać, jak wy tam sobie poradziliście przez ten rok, jakie levele dobiliście. No i myślę, że możemy sobie zacząć, a przy okazji przypominam jeszcze o łapeczce w górę, w komentarzu, subiku, jeśli go jeszcze nie macie. Także myślę, że zaczniemy. 12 dzień kalendarza, 10 klepsydr. Dzisiaj będziemy mieć dzień 29 grudnia, więc tutaj dojdziemy sobie do tej 14. Do końca roku, więc też sympatycznie zaczniemy nowy rok z przytupem, bo od expa, więc też jest fajnie. No i co udało nam się tutaj zdobyć? Udało nam się zdobyć 360 poziom, co też wydaje mi się, że jest dobrym wynikiem. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. Wypić następującą liczbę piw w karczmie, więc to sobie na pewno też zrobimy. Aurę 16 i 300 punktów, bo to sobie na pewno wrzucimy do toalety i rozmontujemy, bo tych epików mamy sporo, więc możemy sobie z nich pokorzystać. Jakieś tam dwa malutkie perylki czekają sobie na swoją kolej, aż coś tutaj podmienimy. Na razie nic nie dostaliśmy takiego, co byśmy mogli tutaj zmienić w tym momencie. Jeśli chodzi o legendarny loch, no to zdobyliśmy trzy przedmioty. Tutaj pelerynkę, buciki i pasek. Niestety nawet jednej broni, chociażby epickiej, nie dostałem niestety, więc męczymy się na starych broniach. No i zobaczymy, co nam ten nowy rok przyniesie. Zobaczcie, już bronie plus 30, więc nawet taka epicka dawałaby pewnie 40, więc by było naprawdę miło, ale niestety nie dostaliśmy. Nic z tym nie zrobimy, możemy sobie wejść do twierdzy. Jak nasza twierdza wygląda? Ogólnie tutaj serwer wystartował 9 lipca, jeśli się nie mylę, więc to konto ma prawie pół roku, powiedzmy. Więc jak na pół roku 360 poziom myślę, że jest ok. Salka i twierdza 20, więc tutaj już mamy spokój. W tym momencie buduję skarbiec 13 i później postawię akademię 14. Stwierdziłem, że kopalnię zrobimy dopiero, jak sobie postawimy skarbiec 15 i akademię 20. I dopiero wtedy ruszymy z kopalnią. Taki jest tutaj plan na tą twierdzę. A jeśli chodzi o podziemia, no to tutaj też mamy sporo do zrobienia, bo w tym momencie budujemy wrota 15, komnata tortur 12, więc jeszcze tutaj poczekamy. Kopalnia złota 11, siedlisko 8, trener 13 i siedlisko goblinów 8, no i władca 10, więc tutaj jeszcze sporo przed nami budynków do zrobienia. Ale też wydaje mi się, że dosyć fajnie nam to idzie, ta budowa. No i też trochę tych dusz mamy uskładane. Zaatakujmy od razu Mr. Grima. Niech tutaj już nam się to nie świeci, ten przycisk, i będziemy mieć też spokój. Tutaj 78 milionów dusz. To jest fajnie. No to chyba lecimy na awkę tutaj na arenie. Jeszcze trzy ataki mi zostały dzisiaj do zrobienia, więc spróbujmy jeszcze je zrobić. Będzie problem, będzie pewnie problem. Nie sprawdziłem niestety, jakie mam procenty na lowy, bo pokonałem karczmę mrocznych sobowtórów już. Dwóch przeciwników. No i teraz nie sprawdziłem, co tu ma największe szanse, ale chyba ta Dolores, czy tam jak to mówi, Diabolores, ona chyba ma około 3%. I nawet bliska próba była, więc myślę, że możemy sobie zmienić EQ, możemy sobie zacząć robić awkę i mam nadzieję, że dosyć szybko mi to fajnie, sprawnie pójdzie. Dostaliśmy, o, nie nakarmiłem dzisiaj petów nawet. Oczywiście ja to nagrywam delikatnie na zapas, bo jest wieczór, jest 28 grudnia, godzina 21:27, a ja jeszcze nawet nie zapas. Więc musimy się zacząć tutaj streszczać. Pierwsza przegrana. Niestety nie dokarmiłem, ale to i tak raczej by nie zmieniło nic. Tutaj czekamy na Rokitka, już za dwa dni będzie, więc nice. Szlałwąż 150, więc też sympatycznie.
No i dobra, lecimy z tą mapką, bo naprawdę musimy się zacząć tutaj mocno, mocno streszczać, bo też jutro dość wcześnie muszę wstać do pracy i dlatego niestety nagrywam to na zapas. Piątka za 6 milionów golda możemy sobie przygarnąć, dlaczego by nie? No i lecimy. To jest rozpoznanie, więc bierzemy ciemno. Fajnie by było zrobić te 5 rozmontowań tutaj. Nie zawsze udawało się robić te rozmontowania, no to prawda. Nie zawsze też się udawało robić wszystkie ataki na arenie, więc to konto jest naprawdę do takich rzeczy przyzwyczajone. Więc jeśli tutaj czegoś nie zrobimy, to nic się tak naprawdę złego nie stanie. No ale awka, no, musi być przeklikana. Rękawica za 1 800 000, to chyba jednak nie, troszkę za słaby gold tam był. To jest na razie do zostawienia i mamy jedno miejsce tylko. To jest troszkę problem. Tym bardziej, że dostajemy naprawdę takie straszne misje. Dobra, weźmy to. To jest też fajny item, ale weźmiemy sobie to, powiedzmy. Boże, tragiczne, tragiczne misje na koniec roku dostajemy. Chyba gra nie chce, żebyśmy wbili jeszcze jakikolwiek poziom. Dostaliśmy kolejną trucizną, więc to też jest ta sytuacja, bo Rokitek będzie karmiony dość poważnie od samego początku. Mam nadzieję, że mi się go uda w ogóle złapać Sylwestra, a nie w nowy rok, bo to będzie przecież strata 3 jedzonek. O, to jest spoko, 2 miliony wrzucamy. Pijemy kolejne piwka, odbieramy plakat i lecimy z kolejnym paskiem awki. Zobaczymy, co tutaj nam przyniesie. To jest fajna misja, 4600 za 7. Broń, siła, zręczność. Szkoda, że nie na jedną statę, bo byśmy może sobie podmienili. Jest Jarzyna, czy tam Jerzyna. Tego rozpędu mi się nazwy mylą. Naprawdę jest późno. Ja jeszcze dopiero co wróciłem z pracy i nie zdążyłem nawet jeszcze zjeść, a już siadłem do nagrywania dla Was, więc mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapkę w górę za to i że te łapki w górę rozwalą system. Chociaż tak z 10 łapek byłoby miło. Tutaj weźmiemy sobie tą dwójkę. No, fajna dyszka, więc bierzemy oczywiście kolejne rękawice. Fajnie sypie rękawicami, tym za 4 miliony. To jak najbardziej możemy sobie przygarnąć. Tutaj mega słabe misje, ale przynajmniej grzyba dała. Więc powiedzmy, że mogę to wybaczyć, że była taka słaba. Kolejne słabe misje, więc liczę na grzybka. Nie ma. Więc trudno. To sobie zróbmy tak. 5400. Pierścionek, kurde drogi. Ale dobra, wyrzućmy. W ogóle tą podkę to sobie kupmy za pamięci, żeby tutaj nie leżała, bo pewnie później po odcinku zapomnę. Cytryna. Cytryna jest ok, bo możemy Heraldona dokarmić. Tutaj weźmiemy sobie piątkę. Tak naprawdę jeszcze jedna śliwka by nam się przydała. Z tego co kojarzę, i jeszcze jedna cytrynka i będziemy mieć na maksa wykarmione pety dzisiaj. Oczywiście te, które możemy, bo ogień niekarmiony w tym momencie. Dobra, weźmy tą siódemkę, zaryzykujmy. Jerzyna jest spoko już na jutro. Tutaj weźmiemy sobie piąteczkę. A tych rozmontowań też raczej chyba dzisiaj nie zrobimy. Coś tak czuję. Kolejne rękawice. Milion, to dobra. Mogło być to rozmontowanie tak naprawdę, ale jednak chyba wolę goldik rozmontowanego. Kolejne rękawice, super. 4 miliony. Tu musimy. Dobra, weźmy tą misję. Rozmontujemy sobie te buty. Tak bardziej pod golda. Widzieliśmy tą misję mimo wszystko. Kolejna truskawka. Czerwona na golda będzie. Co tu mamy? Buty pod rozmontowanie mogą być.
Widzicie, troszkę ponarzekałem, że nie będziemy mieć rozmontowań, dostaliśmy dwa. Troszkę narzekałem, że mało golda dostajemy. I dostaliśmy sporo rękawic do wiedźmy. No więc no, początki były dość kiepskie dzisiejszej awki, ale wyszliśmy na prostą, powiedziałbym, dobra, to musimy 10 za 4. Wyszliśmy w miarę na prostą i oby tak dalej. Coś tutaj nam przycina, mam nadzieję, że to nie mój internet, a to tylko problemy z grą. I że zaraz nie zatnie nam komputera, bo to by był problem. No halo, halo, droga gro. Chciałbym dokończyć szybciutko tą awkę, jest grzybek. Grzybek mi się podoba. Ale nie podoba mi się to, że muszę tak długo czekać, aż mi się pominie misja. To jest naprawdę mega straszne. Weźmiemy tą siódemkę, zaryzykuję, bo mam nadzieję, że dostanę tutaj. Nie? Bo to chyba już jest trzeci pasek. Tak, to jest trzeci pasek i jest dwójka. Tylko że jest piątka za 4,5. Muszę dostać dwójkę za 4. No dobra, zaryzykujmy. Dwójka za 4. Dwójka za 4. Czy będzie? Dwójka za 2, ale z rękawicami za 5 milionów. No i teraz pytanie. Co tu zrobić? Dobra, stracimy te 2 miliony expo, ale zyskamy ile golda, więc weźmiemy sobie to tak, wypijemy sobie ostatnie piwko i lecimy dalej, 2 za 700, taka średnia, o to jest fajna misja, no to dało nam za wybór tamtej misji i tutaj musimy wziąć piwkę. Teraz najlepiej jakąś ładną, czy bym prosił, nie ma, to dwójeczka, ta siódma. Nie mówić, że ta siódemka jest fajna, ale ta 3 miliony, 2,5 miliona expa w porównaniu do 7 milionów golda. O mój Boże, dobra, weźmy. Dzisiaj idziemy tak mocno w rękawice. No i spoko. I ostatnie coś, to jest kiepskie. Idziemy expa, mamy stawkę zrobioną. Ustawmy sobie na godzinę jeszcze. Na wszelki wypadek zmienimy sobie tu EQ i idziemy na koło. Mam nadzieję, że koło też coś jeszcze rzuci, jeszcze troszkę lucky końców zostało, więc do końca roku mam nadzieję, że starczy, a z nowym rokiem zobaczymy, co to będzie. Jabłko, trochę golda znowu wpadło, to też jest git. Cytryna. Cytryna jest idealna. Jeszcze coś? Trzy grzyby. Cytryna i truskawka. No powiedzmy, że ok, szkoda, że nie wypadła śliwka, bo śliwka by mi się tu mocno, mocno przydała. Ok, więc to mamy 14 ręki, więc fajnie. Dobry dzień, naprawdę dobry dzień. 20 sekund do ataku na arenie, więc możemy zobaczyć, czy ktoś nie robi awki. No niestety nikt nie robi awki. Ten druid będzie raczej najsłabszy z tych trzech przeciwników, ale zabójca niestety ma duże, duże problemy z atakami na arenie. Niestety, jeśli zabójca nie ma dobrych broni, no to na tej arence często dostaje łomot. No tu akurat się udało wygrać jakimś tam cudem, ale jeszcze dwie walki do zrobienia. Tutaj oczywiście sobie machniemy trzy głową hydrę. 27% już, 25% nawet, no to już zbliżamy się powolutku do zabijania jej. Od razu portal do piekieł sobie walnijmy. O, jakieś 20 baniek chyba udało się strzelić, no więc nice. To idziemy jeszcze na hazardzistę, żeby zobaczyć, co tutaj się u niego dzieje. Czy może coś gramy. Dobra, wygraliśmy 250 odłamków. To kolejne 1250. No to zaryzykujmy jeszcze 3 miliony drewna, epsydry, niestety tylko 5, zaryzykujmy tutaj 250, ładnie, tu już niestety się nic nie udało wygrać, a weźmy to drewno, niech już będzie, bo mamy niedosyt drewna w porównaniu do kamienia,
Jak już daję kamień, to weźmiemy też. No i duszę na koniec może. No, chyba tylko raz nie wygraliśmy dzisiaj u hazardzisty, więc naprawdę udany dzień. Tym bardziej, że możemy zobaczyć, jak tutaj teraz wygląda sytuacja z naszymi surowcami. Prawie 700 tysięcy metalu, blisko 800 tysięcy odłamków, więc ja myślę, że mogę być zadowolony. Ale mamy itemy razy 6, więc dobrze by było tutaj zacząć je troszkę podnosić. Myślę, że jak wymienimy sobie chociażby tutaj ten naczyjnik, wymienimy sobie, co byśmy tu chcieli jeszcze wymienić, na pewno talizman i może czapkę w pierwszej kolejności, to będziemy sobie już podnosić temki na razy 7. No i taki właśnie tutaj mam plan na tą rozgrywkę dalszą. Na koniec roku mamy 62 osiągnięcia. Na turystę nadal jeszcze nie mamy. Rocznicy oczywiście też nie. Trendsetera jeszcze nie udało mi się tutaj zrobić, o dziwo. Może kiedyś mi się uda. Kryptozoolog to jeszcze troszkę poczekamy. Tutaj też jeszcze sobie na wszystko poczekamy. No może jest najbliżej. Zwab bohatera w 808 na 1000. Tutaj wszystko zrobione. No tutaj to są same długotrwałe osiągnięcia. Tutaj też jeszcze daleko przed nami żywa legenda 5 na 10, więc też jeszcze musimy poczekać przynajmniej dwa legendarne lochy, o ile nie 3, żeby coś z tego było. 10 kawałków też jeszcze daleko. Także tak to wygląda u nas w tym momencie. No i chyba wszystko mamy tu zrobione, chociaż jeszcze nie. Jeszcze nowy portal Solo. Niestety on jest z magiem, z tego co pamiętam, więc będzie ciężko. No 12% progresu w 10 dni może padnie, więc nie ma tragedii, jak to mówią. Więc to jest ogarnięte. Tutaj Worota za 3 dni, skarbiec za 2 dni. Więc jest sympatycznie. Za 11 minut będziemy mieć kolejny gemik. Mam nadzieję, że tutaj jakiś może na siłkę, bo nie mamy w pasku. Może jakiś na intę, bo nie mamy w ozdobie. Może no na zręczność nie potrzebujemy. Bo tu mamy wszystko. Chociaż może bym podmienił nawet tą czapkę naszej Konegundzie, bo będzie troszkę lepsza. No i bym sobie schował jednego epika do kibelka w razie coś. Tutaj jeszcze pasek ewentualnie mógłbym podmienić. Jest tu sporo roboty na tej postaci jeszcze. Tutaj też już jedną broń sobie schowałem na wieszaczku. A propos wieszaka, to ja od dłuższego czasu zapominam resetować to. Więc może od razu sobie to zresetuję. Mam nadzieję, że nie zapomnę tego ulepszyć po odcinku, tak żeby to pracowało nad siebie, więc niech sobie to leci. Mamy 50 undecylionów jeszcze do takich, powiedzmy, maksów, to jeszcze bardzo, bardzo daleko. Więc dobra, to mamy zrobione, powiedzmy, że tak. Tutaj w zbrojowni wszystko, nie zrozmontowaliśmy jednej rzeczy, bo nam nie wypadła. Tutaj wszystko, zastanawiam się, czy kupić tą klepsydrę, trochę droga, chyba nie kupimy. Na arenie pupilowej, że tak powiem, za chwilę będzie atak, więc może poczekamy już za 40 sekund. W lochach, no tak jak mówię, prawdopodobnie teraz uświęcona tradycją szkoła magii jest najbliżej do zrobienia. Tutaj mógłbym tornadko troszkę podgonić, bo myślę, że mógłbym dojść na spokojnie do bloku, czyli 486, ale nigdzie mi się z tornadem tutaj nie śpieszy. Na tego Roberta marketingowca niestety, ale mam chyba bardzo nikłe szanse, chyba tam 0,20, chociaż może i jeszcze nie, więc musimy niestety tutaj poczekać, aż go zabijemy, a później do Władysława to jeszcze daleka, bardzo daleka droga. Więc no dobra, tak naprawdę Eivox to będzie ciężki przeciwnik.
Cokolwiek nie puścimy, to i tak pewnie przegramy, więc puśćmy może wodę. O dziwo się udało wygrać nawet. Więc spoko, chociaż jedna dzisiaj walka będzie udana. No bo tutaj też będzie raczej już ciężko. No dobra, w takim wypadku mamy wszystko omówione. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. 360 poziom na koniec roku. Także dla mnie spoko. Zobaczymy, co będzie za rok. Trzymajcie się cieplutko. Udanego stylówka. Chociaż i tak jeszcze będę Wam to życzył, bo będzie jeszcze odcinek przecież maga. No i z wojownika tak, kończący rok. Trzymajcie się cieplutko. I na razie.